Hej, z té strany Sara. Jak się dzisiaj czujecie? Uznałam, że zrobimy nową zmianę, jeżeli chodzi o podcast i wprowadzenia, gdzie będę Wam opowiadała na samym początku, zanim przejdziemy do tematu, jak się czuję. I może to będzie taki cotygodniowy rytuał. Mam nadzieję, że Wy w Waszym codziennym życiu zastanawiacie się nad tym, jak się czujecie, co się dzieje u Was w środku, ale myślę, że tutaj w podcaście to będzie idealna taka okazja, że na przykład, jeżeli umknęło Ci, żeby zastanowić się, jak się czujesz tego dnia, to że to będzie przypomnienie, żeby zastanowić się, się, jak się czujesz? Jeżeli chodzi o mnie, to czuję się zmęczona, ale też czuję dużo takiego spokoju. Teraz przez weekend dostałam zaproszenie właśnie na jeden event. I działo się to w czwartek i, wiecie, do późnej nocy. Później spotkałam się ze znajomym, żebyś potańczyć i wróciłam. Poszłam spać o trzeciej w nocy, więc to jakoś mi tak zerwało mój rytm, że wczoraj miałam taki dzień, że cały dzień dosłownie odpoczywałam, porobiłam jakąś pracę, ale byłam taka, wiecie, zmęczona i potrzebowałam tego dnia dla siebie. A dzisiaj już normalnie poszłam spać, już taki Powrót do rutyny, rano wstałam, zjadłam śniadanie, zrobiłam trening. Wiecie, czuję się taka bardziej zaopiekowana i taka, taki właśnie powrót do rutyny, ale czuję się jakoś taka zmęczona. Może też przez to, że chyba wczoraj wypiłam kawę, a dzisiaj nie wypiłam, więc to od razu też czuć. Ale czuję też dużo takiego wewnętrznego spokoju, że pomimo, że zerwałam sobie jakąś rutynę, czy noc, czy czuję się zmęczona, wiecie, impreza. To i tak wystarczy 2-3 dni i za chwilę wrócę i będę się już dobrze czuła. I cieszę się bardzo na dzisiejszy odcinek, który przygotowywałam przez tak naprawdę cały tydzień. Dopisywałam jakieś rzeczy, ponieważ temat jest bardzo aktualny, bardzo jakby potrafię zauważyć, jak ten mój lękowo ambiwalentny styl przywiązania działa, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o tym. Nie chcę opowiadać o każdym stylu przywiązania. Myślę, że jest mnóstwo informacji odnośnie stylów na internecie. Można poczytać, można odnaleźć swój styl. Styl. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, o ludzi, każdy ma jakiś styl przywiązania i jednak więcej osób ma te takie lękowe, ambiwalentne, unikowe, zdezorganizowane niż ten taki, wiecie, bezpieczny styl. Dlatego dzisiaj będę mówiła głównie o moim takim lękowo-ambiwalentnym, gdzie myślę, że jeżeli też macie taki styl, to będę mówiła, jak przez niego pracuję, co się też zmieniło, ponieważ jest to proces, żeby wyjść żeby z niego i być w tym bezpiecznym stylu. Ale zajmuje to dużo pracy, czasu, uwagi, świadomości, jak to działa oraz nauki nowego przez nowe relacje, przez nowe schematy. I do odcinka przygotowałam się tak naprawdę przez tydzień, ponieważ w jakiejś relacji widziałam, że znowu on działa tak intensywnie. Później wspomniałam o tym na terapii wy dwa tygodnie temu, i żeby właśnie wrócić do tego tematu, i w tym tygodniu dowiedziałam się więcej, jak sobie z nim radzić, jak sobie z nim dialogować. I dlatego dzisiaj pozbierałam wszystkie takie informacje odnośnie mojego stylu, lękowo-ambiwalentnego. I opowiem, jak sobie z nim radzę, skąd, dlaczego. Dosłownie nasz styl przywiązania jest taką ogromną częścią nas i to, jacy my jesteśmy w relacjach. I myślę, że zawsze, tak wiecie, zdawałam sobie z tego sprawę, jaki mam ten styl, ale tak nie widziałam tego, nie, nie rzucałam się tak w oczy, nie przykuwałam takiej dużej uwagi do tego. A teraz mam taki czas, gdzie właśnie widzę, jak bardzo, na przykład nawet w relacji z moją terapeutką, jak ten styl nadal działa. I mimo tego, że wiem, jaki mam styl przywiązania, jestem jego świadoma, to nie oznacza, że, wiecie, go nie ma, że on zniknie, że on nie będzie działać, ale jeżeli mamy tą wiedzę i wiemy skąd się to bierze, dlaczego, mamy wyrozumiałość do tego, akceptację tego, to to jest takie miejsce, że możemy nad nim pracować. I na przykład, gdy znajdujemy się w jakichś relacjach, to zadecydować już z innego miejsca. Na przykład dla mojego stylu przewiązania taki styl bezpieczny, jak poznaję kogoś z stylem bezpiecznym, to dla mnie ta osoba jest nudna. To nie jest to, to nie są motyle w brzuchu, to nie są fajerwerki, i przez to często odchodzimy od bezpiecznej miłości, od takich relacji, które są. Właśnie bezpieczne, bo to jest głównie przez nasz styl przywiązania. Nie myślę, że często opowiadałam o tym, że jak ktoś nie był mną do końca zainteresowany, albo był niedostępny emocjonalnie, to jest bardzo duża część właśnie tego, to mnie jeszcze bardziej ciągnęło do tej osoby i goniłam za takimi osobami i chciałam zdobyć tą miłość, ponieważ to mi wszystko tak potwierdzało to. To taki obraz miłości, jaki mam. Jak powinna wyglądać miłość, która się bierze z tego, jak wyglądała miłość w dzieciństwie, jak ktoś był dostępny emocjonalnie do nas, kiedy dostawało się miłość, wiecie, jak było się grzecznym i tak dalej, jak się miało swoje emocje, swoje potrzeby, było się asertywnym, sprzeciwiało się, to może nie dostawało się tak dużo tej właśnie miłości, bo właśnie w obrazie dziecka, bo dziecko jeszcze na przykład nie rozumie, że o ktoś może mieć swoje życie. Dzieci często nie rozumieją, że, wiecie, czasami się dostanie nie i trzeba z tym być ok. I przeżyć te swoje emocje, bo dziecko boi się, i jakby chce cały czas być, wiecie, zaopiekowane i dobrze się czuć. Później o tym opowiem, ale też taką dużą częścią, żeby wyjść z tego stylu przywiązania jest praca nad wartością siebie, nad własnym poczuciem wartości. Dzięki temu nie mamy tych wszystkich takich przekonań, że nie jesteśmy, wiecie, ciekawi, czy jesteśmy obciążeniem, czy nie zasługujemy na uwagę, że czemu miałby się ktoś z nami przyjaźnić, więc praca nad swoją, swoim poczuciem wartości jest mega ważna. Trochę opowiem parę słów o tym stylu przywiązania, chociaż wydaje mi się, że każdy raczej wie, jeżeli się interesował lub czytał jakieś książki, ale opowiem tak wstępnie. Osoby o lękowo-ambiwalentnym stylu więzi często odczuwają... Silne pragnienie bliskości, ale jednocześnie lękają się odrzucenia i niepewności. Mogą być nadwrażliwe na zmiany nastroju partnera i mają trudności w okazywaniu wsparcia emocjonalnego. Często mają niską samoocenę i obawy dotyczące stabilności emocjonalnej partnera. To może prowadzić do trudności w utrzymywaniu zdrowych relacji ze względu na niepewność i potrzebę stałego potwierdzenia bliskości. I to jak u mnie jakby najbardziej pojawia się czy działa ten styl przywiązania, to jest to, że jak spotykam kogoś, kto mi się bardzo podoba, bo to jest też najbardziej działa w osobach, na których mi zależy, na których są jakieś emocje do tej osoby, to bardzo dużo myślę i analizuję, że nawet jak rozmawiam z kimś,

To ja cały czas w mojej głowie tak wszystkie jakieś małe rzeczy, które ta osoba robi, czy mówi, ja to tak bardzo odbieram do siebie. I tak po prostu jestem takim ogromnym obserwatorem i myślę, co ta osoba o mnie myśli. Czy ta osoba oceniła mnie, gdy powiedziałam to, czy ta osoba myśli, że jestem fajna, mówiąc, że interesuje się czymś, trzymając jakieś tam zdanie, czy ta osoba myśli, że jestem fajna przez to, czym się zajmuję, czy ona to lubi we mnie, czy nie. I wiecie, to jest taka wieczna analiza, co ktoś o mnie myśli. To się bierze z dużego. Lęku właśnie przed odrzuceniem. Też na przykład, gdy nie jestem blisko jakiejś osoby. Na przykład, wiecie, jak się spotykamy, rozmawiamy, jest przyjemnie, fajnie, wiem, że ta osoba czuje to samo, co ja czuję do tej osoby, a później na przykład jak wracam do domu i mija dzień i na przykład nie dostanę wiadomości SMS-a o tej osoby, tam takie, wow, ta osoba, ona w ogóle nie myśli, nie czuje tego samego, co ja czuję do tej osoby, to nie ma sensu, też nie będę pisała do tej osoby i w ogóle wiecie, mnóstwo jakichś takich emocji i po prostu takiego overthinking. Co się dzieje w głowie? Drugiej osoby, i często pojawiają się takie scenariusze, wiecie, mega odległe od rzeczywistości. A kolejna rzecz to jest takie silne wierzenie we mnie, że właśnie trzeba się starać, trzeba się podporządkowywać drugiej osobie, żeby wiecie, stworzyć te relacje, żeby nie sprawiać żadnych problemów, nie stawiać granic, nie mówić jak coś wiecie boli, po Bo prostu nie sprawiać, nie przynosić komuś problemów, obciążenia jakiegoś. I najczęściej, właśnie ta cała taka narracja bierze się z naszych pierwszych relacji, gdzie stworzyliśmy sobie obraz tego, jak dostać miłość, i jak widzimy, że jakieś rzeczy, wiecie, jak mamy swoje potrzeby, mówimy swoje zdanie, robimy coś po swojemu i Komuś to nie pasowało, bo nasz rodzic też miał na przykład taki styl przywiązania, czy po prostu bardziej był taki kontrolujący, że właśnie też patrzył na miłość w taki sam sposób, że wszystko musi być jakieś podobne, w takiej dużej symbiozie. To jest też, co, bardzo dużo o tym rozmawiam na terapii, właśnie symbioza w relacjach, że musi być tak samo, bo jak nie, to jest niebezpiecznie. To nie jest to, że trzeba mieć, wiecie, te same poglądy, te same opinie, te same wartości, bo jak nie ma się tego, to, to jest takie zagrażające, bo to jest nieznajome, jest właśnie mniej kontroli w tym. Więc w moim środowisku właśnie była taka ogromna symbioza, więc ja sobie wyrobiłam taki obraz, że właśnie trzeba się starać, trzeba się zmieniać, nie ma tam przestrzeni na bycie sobą, tylko trzeba się podporządkowywać i myślę, że wiele osób może się z tym utożsamić. Jest to oczywiście bardzo złudne, ponieważ nigdy nie dostaniemy miłości od kogoś za pomocą naszej kontroli. Jeszcze żeby tak dodać do tego stylu, to na przykład zapisałam parę myśli i przekonań, które się ma wobec relacji w tym stylu przywiązania. Na przykład... Nie jestem możliwa do kochania, nikt nigdy nie będzie mnie kochał. Zawsze mi bardziej zależy niż innym, ludzie mnie zostawiają. Jak nie będę się starać, to ludzie nie będą mnie kochać, ludzie mnie usiłują skrzywdzić. To są wszystko właśnie bardzo takie lękowe wierzenia, że te relacje romantyczne czy przyjacielskie, bliskie relacje emocjonalne naprawdę mogą nam się kojarzyć z czymś bardzo zagrażającym i nieprzyjemnym i zupełnie czymś takim przerażającym, jak myślimy w taki sposób. I trzeba pamiętać, że jak my się rodzimy to mamy styl przywiązania bezpieczny. I później przez nasze środowisko powstaje nam jakiś styl. Więc ta taka narracja w głowie i te wierzenia, one nie są nasze tak naprawdę. Je nabyliśmy przez środowisko i to jest nasze jakieś takie zadanie, żeby wrócić do tego stylu bezpiecznego. I że te wszystkie myśli i przekonania, one nie muszą z nami zostać do końca życia. One... Warto je kwestionować, one nie są nasze, tak naprawdę. I czym szybciej uwolnimy się od nich i zmienimy tą narrację, zmienimy te schematy, tym szybciej, czy też mamy większą szansę na taką bezpieczną miłość, na to, na co wszyscy zasługujemy. Ponieważ w takiej bezpiecznej relacji nie porzucamy siebie, nie dostosowujemy się, nie porzucamy swojego życia, swojej kariery, swoich marzeń, swoich celów, swoich potrzeb dla kogoś. Zawsze lubię sobie to powtarzać, że właśnie relacja to są dwie dorosłe osoby, dwa pełne kubki, które decydują się na siebie, które chcą tworzyć relacje, które też decydują się na stworzenie czegoś wspólnie, i że gdy podejmie się decyzję, że nie będzie się ze sobą razem, lub wiecie, gdy się straci tą osobę, tą bliską osobę w relacji, to nie tracisz jakiejś części siebie. Oczywiście, że to boli i że jest to trudne rozchodzić się w relacjach, ale nie masz tak, że jak ktoś z tobą zerwie, ktoś od ciebie odejdzie, to, to ty tracisz, Jakąś część siebie, i musisz się odbudować. Nie było jakichś granic, i zdało się jakby za dużo, coś, co właśnie nie jest zdrowe. Przejdę teraz do wszystkich trudności spowodowane z tym stylem przywiązania. Tak naprawdę, edukując się i czytając, słucham też dużo podcastów, miałam takie że wow, że dużo rzeczy już udało mi się wyleczyć, i że pomimo, powiedziałabym, że nadal mam ten styl przywiązania, czuję się, że jestem w takim procesie. Nie, nie, chyba nie umiem powiedzieć, wydaje mi się, że była w relacji romantycznej, bezpiecznej, to bym mogła powiedzieć, powiedzieć, że o, czuję, że już mój styl przywiązania się zmienił, przez to, że nie mam jak sobie tego sprawdzić, to określałabym siebie, że jestem jeszcze w tym procesie. Ale chcę opowiedzieć właśnie o takich trudnościach i które udało mi się już Przezwyciężyć. I tak naprawdę, właśnie czytając o tym, taki progres w tym, jaka już nastała zmiana. Więc numer jeden to jest problemy w komunikacji. Osoby o tym stylu przywiązania mogą mieć trudności w wyrażaniu swoich potrzeb w sposób spokojny i bezpośredni. Często boją się, że zostaną niezrozumiane, co może prowadzić do pasywno-agresywnych zachowań, manipulacji emocjonalnych lub wybuchów emocji. Myślę, że to nadal się zdarza, że czasami boję się, że ktoś nie zrozumie moich potrzeb, czy nie wysłucha, czy nie weźmie ich na serio, czy nie zostaną one zauważone w taki sposób, jaki bym chciała, żeby były zauważone, że jest taki duży lęk, że jak mówię coś ważnego do mnie, coś, co jest dla mnie ważne, że to zostanie takie, wiecie, znieważone. I teraz wiem, że to jest wszystko przez moje przekonania, że myślę, że, wiecie, tak jakby było w przyszłości i myślę, że się to będzie znowu powtarzać, ale na szczęście trafiłam teraz w moim dorosłym życiu jakby na osoby, które są dla mnie, które wysłuchują, by zmieniły takie moje wierzenie, jakie ludzie są w relacjach i że... Nie będą kwestionować tego, na przykład jak ja się czuję, czy nie będą im mówić tego, jak ja się czuję, czy się nie czuję. Więc myślę, że jeżeli chodzi o komunikację, to tak naprawdę najważniejsze są osoby, osoby, które poznajemy w dorosłym życiu, które nauczą nas, że jesteśmy bezpieczni, gdzie to są osoby, którym możemy ufać, gdzie możemy się otworzyć, zostajemy wysłuchani wsparci, i tak naprawdę to jest coś, co najbardziej pomaga, bo musimy się znaleźć w nowych relacjach, które zmienią nam te wierzenia, które nam udowodnią, czy jakby pokażą taki zdrowy obraz relacji. I coś, co jest według mnie ważne przy komunikacji, to wierzyć w to, że to, co mówisz, po prostu trzeba to wiedzieć, trzeba to zaakceptować i zrozumieć, że ty jesteś ważny w relacji, tak samo jak druga osoba. Twoje potrzeby są tak samo ważne, jak potrzeby drugiej. Osoby. To wszystko, co masz na głowie, jeżeli chcesz doprecyzować, jeżeli widzisz, że ktoś interpretuje Twoje zachowanie w jakiś nieprawidłowy sposób, czy Twoje uczucia w nieprawidłowy sposób, co się zdarza, każdy ma do tego prawo, to żeby wziąć ten czas i zdecydować się i świadomie podjąć tą decyzję, żeby powiedzieć, doprecyzować to, o co naprawdę ci chodzi. Bo to jest naprawdę ważne. Weź swój czas, żeby się wypowiedzieć. Ludzie naprawdę chcą usłyszeć, co ci chodzi po głowie, co ty czujesz, i to jest też taka odwieczna praca. Wiadomo, jeżeli chodzi o komunikację, komunikacja jest tak ważna, ale to nad czym mamy kontrolę, to nad sobą i to też możemy sami się uczyć, że jeżeli my pytamy się siebie, jak my się czujemy i my wiemy, co się w nas dzieje, to wtedy łatwiej nam też powiedzieć drugiej osobie, co się w nas dzieje podczas różnych, nawet mega spontanicznych, sytuacji. Numer dwa to jest lęk przed porzuceniem. Tendencja do nieustannego szukania potwierdzenia, że partner czy bliska osoba ich nie opuści, może nadmiernie obciążać relacje. Odpowiedzi na lęk przed porzuceniem: osoby mogą zachowywać się zaborczo lub nadmiernie kontrolować partnera, co często prowadzi do problemów. I myślę, że może to iść tak w dwie strony ten lęk przed porzuceniem że można zostać na przykład tak. Mega, wiecie, nadmiernie niezależnym, że ty nikogo nie potrzebujesz do szczęścia, nie wchodzisz w zależność w relacjach, i że jest się taką, wiecie, osobną wyspą z takiej pozycji bezpieczeństwa. Boisz się stracić ludzi, boisz się komuś zaufać, boisz się zaangażować w jakiś sposób, dlatego jest się mega niezależnym i ja na pewno z tym miałam. Duży problem, że zamiast być w jakiejś relacji z kimś, spotykać się i zaryzykować, powiedzmy, jakąś stratę, bo ktoś mi się podobał, to wolałam zostawać sama, bo tak jest najbezpieczniej. Ale jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i myślę, że to może dotyczyć każdej strafy naszego życia. Że jeżeli będziemy pozostawać w tym takim schemacie z tymi wierzeniami i jesteśmy tacy niezależni z punktu strachu, i nie pozwolimy innym udowodnić nam, że to tak nie musi wyglądać, relacje mogą być bezpieczne i kochające, to jakby nigdy z tego nie wyjdziemy. A druga rzecz, którą ja na przykład widzę też wśród znajomych czy bliskich, którzy mają taki styl przywiązania, to są ogromne wymagania do tego, żeby ktoś się nimi zajął i ich potrzebami emocjami. To jest trochę taka postać dziecka, że ja się w taki sposób czuję, ponieważ ty coś powiedziałaś albo ty zachowałaś się, czy ty czegoś mi nie dajesz i ty musisz to naprawić. A jeżeli chodzi o emocje, każdy zajmuje się swoimi emocjami. Taki jeszcze dziecienny obraz, ogromne wymagania, żeby inne osoby działały jakoś, czy funkcjonowały, czy robiły jakieś rzeczy, żebym ja się czuła dobrze zaopiekowana, bezpieczna itd. Więc myślę, że to, na to trzeba być bardzo uważnym. Co my wymagamy od innych? Czy my potrzebujemy na przykład z kimś stałego kontaktu, i żeby ktoś cały czas do nas pisał i mówił nam, i komunikował się, i zabiegał, i starał się w relacji? Ponieważ jeżeli tak, to to jest ten styl przywiązania lękowo ambiwalentny, duże takie wymaganie do kogoś, że jak ktoś się do nas nie odzywa, to nas to zagraża i u nas wałuje tu strach czy jakąś agresję, i później mówimy to innym, że o, to mi nie zależy, bo do mnie nie piszesz, nie dzwonisz do mnie nigdy, to mi nie zależy. Jeżeli nie będziesz mi pokazywać, że się starasz w naszej relacji, to zostawię cię. Często ludzie właśnie ze względu na duży lęk stawiają na takie ultimatum, że albo to, albo to, albo będziesz się starać i to w jakiś sposób będzie mnie uspokajać, albo kończymy to i to też jest takie bezpieczne, bo ludzie o tym stylu przywiązania potrzebują dużej kontroli. Następny aspekt to jest nadmierne przywiązywanie się i to jest coś, nad czym już udaje mi się pracować i czuję, że jest to takie bardziej uspokojone, wyciszone u mnie. Ze względu na lęk przed samotnością, osoby o stylu lękowo-ambiwalentnym często przywiązują się bardzo szybko, nawet do osób, które nie są odpowiednimi partnerami. Może to prowadzić do trudności w utrzymaniu zdrowych granic w relacjach. I często widzę, że właśnie ktoś mi się podoba, ma tyle w brzuchu, wow, koleś dostępny emocjonalnie, let's go! I potrafię to zauważyć, widzę, dlaczego Sarah się tak czujesz. To była pierwsza randka, to była druga randka, nie znasz jeszcze tej osoby. Działa to tak u ciebie wszystko intensywnie, więc może właśnie to będzie ten styl taki, który będzie wiecie uzupełniony, bo właśnie ktoś jest mniej dostępny emocjonalnie i tak dalej, nie czuje się bezpiecznie. Czyli, że muszę się udowadniać, czuję, że muszę się starać, czuję, że muszę być jakaś, zaimponować i tak dalej. Też udało mi się jakby lepiej radzić z tym takim lękiem przed samotnością, że jednak jestem sama, przez dwa lata powiedzmy też nie jestem, wiecie, w jakiejś relacji romantycznej, więc jeżeli chodzi o bycie samemu, to czuję, że jestem taka całkiem okej okay z tym. Wiadomo, że samotność dalej się pojawia i tak dalej, ale widzę, że jak zajmuję się swoimi potrzebami, to wtedy ona. Rzadziej się pojawia, czasami brakuje mi, czuję taką samotność odnośnie ludzi, że brakuje mi jakichś ludzi w moim życiu, ale to też jakby wiecie, jest góra-dół, góra-dół, ale czuję się, że to nie jest już takie zagrażające i to nie jest takie góra-dół, góra-dół, tylko bardziej Góra, do góra, dół, ale tak płyniemy, jest taka fala. Więc na to warto zwrócić uwagę, że jak wpadacie i macie omega ta osoba i chcecie od razu spędzać każdy dzień z tą osobą, co mi się zdarzyło w związkach romantycznych wcześniej, że kogoś poznawałam, od razu były motyle, ta osoba też miała taki sam styl przywiązania i symbioza musiała być, więc wiecie, idealne dopasowanie. I spędzaliśmy całe dnie razem ze sobą, od razu najlepiej, żeby wiecie mieszkać, żeby być jak najbliżej siebie. Jak nie było siebie, to od razu takie myśli, czy ta osoba tak myśli, jak ja o niej myślę. I duże zagrożenie, taki duży lęk, spięcie w ciele. Jak było się razem z tą osobą, to, się, to czułam że wszystko jest okej, okay. ale to też jakby ja wcześniej w swoim życiu szukałam partnerów, którzy mieli taką samą dynamikę, jaka była u mnie w domu rodzinnym, którzy byli bardzo podobni do mojego domu rodzinnego, gdzie właśnie była ta taka symbioza. I punkt czwarty, z którym też wydaje mi się, że lepiej sobie radzę, to jest zaburzone poczucie własnej wartości. Osoby o tym stylu często opierają swoje poczucie wartości na zewnętrznych potwierdzeniach i aprobacie innych. Kiedy tego brakuje, ich samoocena gwałtownie spada, co może prowadzić do frustracji i napięcia w relacji? Myślę, że kiedyś bardzo poczucie wartości było takie u mnie na zewnątrz, i nie dość, że przez relacje, to później też się to zmieniło. Internet, walidacja osób, które mnie obserwują, komentarze, to bardzo mnie tak uzupełniało i tak karmiło to, te takie braki. I takie bardzo niskie poczucie wartości, i później odbyłam dużą, dużą pracę, dużo przepłakiwania jakichś swoich cech, rzeczy, których nie lubię w sobie. Dlaczego? Opowiadałam też tutaj w podcastach, jak pracowałam nad poczuciem własnej wartości, i to było coś, co bardzo mi pomogło i bardzo mi dodało. Po prostu, jeżeli chodzi o byciu w relacjach, że nie czułam się już jak takie zero i że naprawdę muszę się starać, żeby ktoś mnie lubił czy kochał. Bo naprawdę, bo zyskałam jakby taką, zaczęłam lubić bardziej siebie i zaczęłam lubić spędzać czas sama ze sobą i zauważyłam jakby co ja lubię w sobie, czego nie lubię w sobie i tak zaakceptowałam, że jestem człowiekiem, każdy ma swoje plusy i minusy i każdy jest jakiś. I każdy ma też swój charakter, i nawet jeżeli mam jakieś rzeczy, których nie lubię w sobie, które są na przykład odziedziczone i nie lubię, to tak na końcu dnia, jakie je zaakceptowałam, to jest okej okay być jakimś im, czy mieć jakieś złe cechy. Jakby jesteśmy ludźmi, czemu mamy wymagać i wiecie dążyć do jakiegoś ideału, który jest często bycie po prostu nierealistyczny, więc tak, poczucie nad własną wartością też bardzo dużo pomogłoby tym schemacie. A jak właśnie ten styl wpływa na związki romantyczne, można mieć trudności z równoważeniem autonomii i biznes. Oczekiwać od partnera stałej uwagi i dowodów miłości. Czuć się niepewnie, gdy partner potrzebuje przestrzeni, co może prowadzić do konfliktów. Być bardziej podatne na zazdrość i podejrzliwość. To jest jak właśnie wpływa na związki romantyczne. I to jest tak ważne, że ktoś jest w bezpiecznym stylu przywiązania, a my jesteśmy wylękowo ambiwalentnym, unikowym, cokolwiek i zaczynamy wnosić to wszystko do relacji, to to nie jest... Odpowiedzialność tej osoby, żeby ta osoba nam udowadniała, nas uspokajała, dawała nam te potwierdzenia, opanowywała nasze lęki. To jest nasza robota. To jest to, czym my musimy się zająć. I ja myślę, że ja jestem bardzo świadoma tego, że jak na przykład pojawia się ktoś i są emocje, i czuję, że te wszystkie mechanizmy się uruchamiają, to ja nie idę do tej osoby i mówię, Wiesz co, chciałabym, żebyś odpisywał mi częściej czy szybciej na wiadomości, ponieważ jak nie, to czuję się zdenerwowana, czy jakby boję się, nie wiem o co chodzi, odczuwam te wszystkie lęki, więc mógłbyś na przykład odpisywać mi częściej. To jest dosłownie po prostu ten styl przywiązania, nad którymi musimy pracować, bo nikt nie naprawi nam, tego stylu przywiązania, czy nie zmieni na bezpieczny, jeżeli sami nie będziemy robić tą robotę i pracować nad swoimi przekonaniami i dawać sobie jakby te nowe wierzenia i sobie jakby pomagać w tym i dialogować z tym. Jeżeli chcielibyście, żebym opowiedziała i przygotowała odcinek o bezpiecznych relacjach, jak relacje powinny wyglądać, bo wiadomo, że bezpieczna relacja to nie znaczy, że nie będzie problemów, nie będzie konfliktów i tak dalej. Jeżeli chcecie, żebym przygotowała taki odcinek, jak powinno być, jak wygląda ten bezpieczny styl, to możecie mi dać Znać, mogę przygotować, bo zapisałam sobie tutaj różne rzeczy o bezpiecznym, ale chcę się skupić na tym lękowo-ambiwalentnym stylu i jak właśnie nad nim pracuję. Więc opowiem teraz o całym procesie healingu. Jak czujemy się zaopiekowani i kochani przez siebie. I słuchamy swoich potrzeb, to nie jesteśmy tacy głodni miłości i dostawania, i zmiany swojego nastroju dzięki innym osobom. Nie szukamy czegoś takiego na zewnątrz, co nam potwierdzi naszą własną wartość, nie szukamy czegoś, co nam uzupełni życia, co nam doda do życia, co nam nada sensu, ponieważ my już sobie to wszystko jakby dajemy, i to jest właśnie bardzo ważne. Też jeżeli chodzi o osoby w tym stylu, to często takie osoby mają problemy w rozpoznawaniu swoich uczuć i zajmowaniu się z swoimi uczuciami, więc wszystko wraca do tego, że trzeba rozmawiać o uczuciach i trzeba swoje uczucia brać na poważnie, rozmawiać o nich oraz czuć je, przeżywać, płakać w poduszkę. I są takie trzy rzeczy, które pomagają: to po pierwsze dawanie emocjom uwagi, na przykład oddychanie, jak na przykład wiecie, jest jakiś lęk, oddychanie, jak się pojawia stres, przytłoczenie, dawanie emocjom uwagi, czyli stawanie w miejscu, zatrzymywanie się. I zauważenie, że wow, czuję strach, czuję jakieś przytłoczenie, czuję stres i nie. Okej, okay, nie ma teraz czasu, idę siadać do pracy albo jadę gdzieś i idę się z kim spotkać, tylko zatrzymać się na chwilę i wziąć parę głębokich oddechów i sobie nazwać tą emocję, że czuję lęk, dlaczego czuję ten lęk, co się wydarzyło, pracować ze swoim inner child, być swoim dobrym rodzicem, że wszystko jest w porządku, jesteś bezpieczna. Druga rzecz to jest procesowanie emocji, czyli przyglądanie się emocji, jak wygląda, jaki ma kolor, jaki ma kształt, jak wielka jest, gdzie jest zlokalizowana na przykład w naszym ciele. Czy jest na przykład ten lęk gdzieś w brzuchu, czy jest to na przykład spięcie gdzieś tutaj w ramionach, w dłoniach. Można sobie zobaczyć całą mapę, jeżeli chodzi o nasze ciało, gdzie, jakie emocje, co nam sygnalizują, spięcia itd. Następnie trzecia rzecz to jest odseparowanie emocji, czyli nie jesteś emocją. Nie jesteś zła, tylko czujesz złość. Emocje nie mówią nic o tobie, tylko to jest informacja, są one po coś, przynoszą one nam dobre informacje, chronią nas itd. Zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje i po, gdy pojawia się ten lęk, to ważne jest, żeby wiedzieć, że to się bierze wszystko z naszego mechanizmu: walcz albo uciekaj. Czyli takie emocje, które pojawiają się w nieodpowiednich momentach, że na przykład siedzisz z kimś na kawie i nagle przychodzi ci duży lęk, czy czujesz się, że robisz się, nie wiem, czerwona, taka przestraszona, nie czujesz się bezpiecznie, a nic się nie dzieje. Jest to Twoja koleżanka i po prostu rozmawiacie na jakiś temat. Lęk to jest taki uwarunkowany mechanizm. Jest taka jedna fajna metoda pięciu kroków, która odnosi się stresu, i jeżeli tak zaczynasz na przykład myśleć, i wiecie, jest overthinking, i myślisz, co ta osoba o tobie myśli, jak na na przykład wracasz do domu i pojawia się taki duży stres i taki lęk przed odrzuceniem. Pierwsze, i to mi bardzo pomaga, i na przykład w dzienniku często to właśnie robię, to jest tak. Pierwsze, nazwanie emocji, przetłumaczenie zachowania na emocje, czyli co czujesz. Numer dwa to jest, dlaczego się tak czujesz. Jeżeli chodzi właśnie o stres, są takie czynniki, na przykład zewnętrzne, czy jesteś głodna, czy jesteś wyspana, czy. Potrzebujesz bliskości i potrzebujesz z kimś porozmawiać. Jakby znaleźć stresor, co powoduje, że czujesz to w swoim ciele. Często jest tak, że możemy zrobić naprawdę małą rzecz, żeby sobie to pomóc. Czy właśnie oddychanie. Właśnie numer trzy to jest oddychanie, dawanie uwagi. Numer cztery to jest, żeby zredukować stresor. Czyli czujemy się zestresowani, ponieważ wróciliśmy do domu, dostaliśmy jakąś wiadomość. Mamy jeszcze, wiecie, w planach czy za zadanie, żeby coś zrobić. Goni nas czas. To redukcja tego stresoru to nie jest, żeby zostawić to wszystkie jakby plany i Ok, koniec. Nie robię dzisiaj, idę do łóżka, idę spać, tylko zredukować ten stresor. Na przykład, ok, mam do zrobienia tą rzecz, skupiam się na tym. Teraz wezmę 15 minut, żeby sobie pooddychać i żeby, nie wiem, poczytać książkę, czy położyć na 15 minut. Następny punkt to jest właśnie refleksja, przyczyna stresu oraz ostatni, co pomaga ci się uspokoić, odnaleźć to w swoim, w swoim życiu, co pomaga ci uspokoić co pomaga ci w zdrowy sposób kopiować ze stresem. U mnie to jest na przykład prysznic. Rozmowa z kimś bliskim, położenie się i oddychanie, medytacja, pisanie, czytanie książki, zobaczenie filmu. I dlaczego mówię o emocjach, metodzie pięciu kroków i jak zarządzać ze stresem? Ponieważ to jest największy taka, taki czynnik tego stylu przywiązania, że często właśnie pojawia się stres i często w relacjach i itd. pojawiają się te wszystkie lęki. I to jest ważne, żeby właśnie sobie radzić, mieć jakiś sposób, żeby radzić sobie z tym. Pan grabiliście za oknem. Mam nadzieję, że tego nie słychać, ale ten pan będzie grał te liście jeszcze przez prawdopodobnie 3 godziny. Więc opowiem wam o tym, jakie są takie jeszcze czynniki na sam koniec, które mi pomagają i które są ważne przy tym stylu przywiązania, żeby wychodzić z niego. Więc numer jeden to jest komunikacja z innymi, że jeżeli coś cię boli, to zapytanie o intencje drugiej osoby. Taka czysta komunikacja, ale nie jakaś, wiecie, podejrzliwość, czy Wkładaniu jakby sobie swoich słów, w czyjeś usta, tylko branie odpowiedzi za swoje uczucia, swoje podejrzenia, zrozumienie, skąd się to bierze, przeanalizowanie, jak wyglądały relacje w domu. Przypominanie sobie sytuacji, w których dostawało się miłość. Że jeżeli dostawało się miłość w postaci Act of Service, że widziałaś, że rodzic Cię kocha, ponieważ rodzic robił jakieś rzeczy dla Ciebie, a teraz w nowym związku osoba nie robi nie robi act of service, nie robi ci jakiejś rzeczy, nie daje ci jakiejś rzeczy, to możesz mieć takie, że wow, ta osoba mnie nie kocha, ale tak naprawdę to nie świadczy o tym. Więc warto jest przeanalizować, w jaki sposób się dostawała miłość, kiedy się dostawało, a kiedy jej się też nie dostawało, odbierana ona była, dostępność jakiejś osoby. Jeżeli ktoś na przykład karał ciszą, albo po prostu karał za bycie sobą, za posiadanie swojego zdania, swoich potrzeb. Następnie bardzo ważny punkt to jest granice i asertywność. Myślę, że o tym też może nagram odcinek, jak ważne są mieć granice, ponieważ o tym też rozmawiałam na terapii, że jak my nie mamy swojej granicy, nawet wiecie, tak obrazowo naokoło swojego ciała, to wtedy bardzo łatwo jest się zacierać z drugą osobą. Wiecie, my nie mamy granicy, ktoś ma i to później my wejdziemy w granice tej osoby, albo jak dwie osoby nie mają swoich granic, to zupełnie, wiecie, staną się nagle jedną osobą. I asertywność jest Niesamowicie ważna, że jeżeli nie chcesz czegoś, to mówisz wyraźnie nie, żeby nie robić czegoś, bo myślisz, że ktoś chce, żebyś coś zrobiła. To jest jakby niesamowicie ważne. Potrzeby dwóch osób są tak samo ważne. Następnie nauka, jak wygląda zdrowa relacja, to jest coś, co mi bardzo pomaga, czyli słuchanie podcastów, oglądanie filmików, czytanie książek, edukowanie się. Jak wygląda zdrowa relacja, ponieważ jeżeli nie miało się tego w swoim domu, to często może być taki duży znak zapytania, i myślę, że osoby w naszym życiu, nasze relacje, przyjaźnie mogą nas uczyć, jak wyglądają zdrowe relacje, ale też można się edukować właśnie w postaci podcastów, czy żeby czytać. Też zostawię tutaj w opisie tego filmu parę linków do odcinków na YouTubie, na Spotify, do podcastów, które mi pomagają, czy które ostatnio przesłuchałam. Odnośnie zdrowych relacji, odnośnie też stylów przywiązania. Bo mam parę fajnych materiałów, więc możecie je zajrzeć do opisu gdziekolwiek słuchacie. Następna rzecz, co, coś bardzo ważnego, to jest bycie w związku w relacji z osobą w bezpiecznym stylu. Tak jak mówiłam, często ich uważamy za nudnych, często uciekamy od bezpiecznej miłości, bo myślimy, że to nie jest miłość, bo jest zbyt bezpiecznie. Nie jest to coś podobnego do tego, jak bycie w naszym domu, jak wyglądała miłość, ale tylko bycie w bezpiecznych relacjach może prowadzić do zmiany tego stylu przywiązania, więc to jest bardzo bardzo ważne. Następnie właśnie tak jak mówiłam praca nad samooceną, praca z wewnętrznym dzieckiem, akceptacja swojego stylu przywiązania. To jest ogromny aspekt. Dopiero jak zaakceptujemy, to możemy zmienić. Oraz też sami możemy starać się zmienić ten styl przywiązania, przez właśnie nasze relacje i na przykład dzięki terapii. Znaczy, ja ostatnio się złapałam, że ja miałam tak, że też myślałam czasami, co moja terapeutka myśli o mnie. Czy to w taki sposób, jak analizuję, czy to, co jakbym mówię, ona uważa za fajne, czy poprawne. Wiecie, jak opisuje jakąś sytuację, czy mówię z sensem, czy dobrze analizuje właśnie sytuację, czy jest to coś zupełnie innego. I powiedziałam o tym mojej terapeutce, że tak się czuję, że często jak coś mówię, to zastanawiam się, jak mam to powiedzieć. Czy jakoś to analizuję i boję się, że, że moja terapeutka pomyśli o mnie jakoś, że na przykład już nic nie wiem, a analizuję, czy jakąś mam złą analizę, czy złą perspektywę. I co się dowiedziałam od mojej terapeutki, to że w takich momentach, gdzie ja więcej myślę o tym, co, on, co pani, właśnie, co moja terapeutka myśli o mnie, to żeby mówić to na głos, że jak się łapię na tym, że. O, właśnie teraz myślę o tym, co powiedzieć, bo boję się Pani oceny, to żeby właśnie to mówić na głos, jeżeli macie relacje przyjacielskie nawet z jakimiś osobami. I zdarza się Wam takie myślenie, a czujecie się bezpieczni w tej relacji, to żeby mówić to na głos, bo w taki sposób też nad tym można pracować. Mam wrażenie, że niesamowicie się rozgadałam, ale jeszcze mogłabym o tym gadać, gadać, gadać i gadać. Koniecznie dajcie mi znać, jaki jest wasz styl przywiązania, bo jestem bardzo ciekawa, można go sprawdzić, można poczytać. Chciałabym powiedzieć, że mój wiecie, zanika, mój się zmienia na bezpieczny, ale na pewno czuję to bardzo, że jest. Jest w dużej części lękowo ambiwalentny. Więc tak, koniecznie mi dajcie znać. Dajcie mi znać, jak się czujecie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. I jestem ciekawa też, jak u Was pogoda. Czy już czujecie jesień, czy jeszcze lato. Wydaje mi się, że jesień. U mnie jest nadal lato. A jeszcze ma ogłoszenie, że podcast jest też również dostępny teraz na Apple Podcast. Więc Apple Podcast, Spotify, YouTube. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie, zostawicie ocenę, polekujecie, udostępnicie odcinek. To zawsze mi pomaga. Dla wszystkich osób chętnych, żeby wspierać współtworzenie podcastu na Patreonite, zostawiam również link na dole. I tak, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam Was ciepło i ściskam. Kiss. trzymajcie się mocno i nie goncie za osobami niedostępnymi emocjonalnie. Love you. Pa-pa.